Dobry wieczór, witajcie moi kochani bardzo serdecznie, a we wam cydr tęcza i wiadro brokatu. Rozpoczynamy nasz dzisiejszy rytuał, czyli oczyszczenie domu i domowników. Chciałabym, żebyśmy najpierw zrobili sobie taką, słuchajcie, bo dzisiaj do przygotowania była i sól i woda, taką papkę, którą będziemy skrapiać, nawet nie papkę, ale powiedzmy, wodę z szczyptą soli, którą będziemy skrapiać dom po jak gdyby już wypowiedzeniu zaklęcia, po to, by oczyścić. Jeżeli zrobicie tej papki więcej, to będziecie mieli do użytku troszeczkę dłużej. Także to nie chodzi o to, żeby zalać dom, tylko żeby skropić. Takie poświęcenie. Najpierw jednak zapalcie kadzidła, moje już jak widać płonie. I świecy może nie tyle opisujemy, dlatego że to jest i dom, i domownicy, więc tak naprawdę wszyscy. Ale namaśćmy sobie świecę. Namaśćmy świecę. O, dokładnie tak. I przygotujmy tę wodę ze solą. Czekajcie, sobie sięgnę po litową wodę w chnot. Litowa woda zdrowia i urody doda. Szklanka. Wlewamy wodę. I teraz autentycznie, nie żeby dużo, ale soli, szczypta do tej szklanki z wodą. I już mamy nasz magiczny artefakt. Potem możecie wodę przelać do buteleczki, będziecie mieli wodę święconą do wyświęcania, tylko święconą lekko inaczej. Dobrze, mam nadzieję, że wszyscy już pobiegli do kuchni i nalali wody i szczypty sobie rzucili. Także zaczynamy. Wzywam moce ognia, powietrza, wody i ziemi. Przybądźcie z zewnętrznych krain, z miejsc, gdzie czas i przestrzeń nie mają znaczenia. Przybądźcie pod postacią ognia, wody, kadzidła i kamienia. Wzywam moce ognia, powietrza, wody i ziemi. Przybądźcie z zewnętrznych krain, z miejsc, gdzie czas i przestrzeń nie mają znaczenia. Przybądźcie pod postacią ognia, wody, kadzidła i kamienia. Wzywam moce ognia, powietrza, wody i ziemi. Przybądźcie z zewnętrznych krain, z miejsc, gdzie czas i przestrzeń nie mają znaczenia. Przybądźcie pod postacią ognia, wody, kadzidła i kamienia. Otwieram ten krąg czarami moimi, by się napełnił mocami magicznymi, by ochroną był wielką i prawdziwą przed złem wszelakim i energią niegodziwą. Otwieram ten krąg czarami moimi, by się napełnił mocami magicznymi, by był ochroną wielką i prawdziwą przed złem wszelakim i energią niegodziwą. Otwieram ten krąg czarami moimi, by się napełnił mocami magicznymi, by był ochroną wielką i prawdziwą przed złem wszelakim i energią niegodziwą. Wzywam do kręgu i witam serdecznie wszystkich o czystym sercu czyniących ten rytuał. Usiądźcie, czyńcie, poczujcie się bezpiecznie.
Zapalmy teraz, moi kochani, nasze świece. Zapalamy te świece w energii bogini i Boga, w imieniu Matki i Ojca Duchowych, przez energię sił żywiołów, sił czystych i jasnych, do współpracy gotowych. W tak licznym zgromadzeniu, w tym czasie, w tej przestrzeni, tkamy naszą magię z bezpiecznych serc promieni. Niech niosą nas skrzydła mocy, siła z nami niech stanie. W noc spotkania czarownic nic złego się nie stanie. Teraz, moi kochani, weźmy do ręki naszą wodę z solą, zabełtajmy paluszkiem i mówmy. Sol i wodo, mą własną zmieszane dłonią, niechaj pokój zaprowadzą i ziemię ochronią. Sol i wodo, mą własną zmieszane dłonią, niechaj pokój zaprowadzą i ziemię ochronią. Sol i wodo, mą własną zmieszane dłonią, niechaj pokój zaprowadzą i ziemię ochronią. Weźcie swoją świecę w swoje obydwie dłonie. W tych dłoniach wielka moc płynie, a magia w świecy płonie. Powtarzajcie wraz ze mną bezpieczne słowa mocy. Z pomocą czterech żywiołów zło nas już nie zaskoczy. Uwalniam mą duszę, umysł i ciało od wszelkiego złego, co niegdyś się działo. Do duchów żywiołów me wołania wznoszę. O oczyszczenie pokornie dziś proszę. Uwalniam mych domowników, duszę, umysły i ciało. Od wszelkiego złego, co niegdyś się działo. Do duchów żywiołów me wołania wznoszę. O oczyszczenie pokornie dziś proszę. Uwalniam mego domu, duszę, umysł, ciało, od wszelkiego złego, co niegdyś się działo. Do duchów żywiołów me wołania wznoszę, o oczyszczenie pokornie dziś proszę. Na mocy sił ziemi, powietrza, ognia i wody, ten dom jest wolny i czysty, nic nie uczyni mu szkody. Wypędzam z tego budynku wszelkie duchy oraz nieprzyjazne energie. Gdy ja to czynię, niech tak się stanie. Z radością dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. Niechaj złe energie własną pójdą drogą. Magią serca dla domu zaklęcie to przędę i rozsnuwam błogo. Wnoszę zadowolenie i radość, nie krzywdząc nikogo. Skropcie symbolicznie teraz przestrzeń wokół siebie. Potem można dokropić wszelkie inne pomieszczenia. Przyzywam dobre moce i cztery żywioły, by na straży mego domu stanęły pospoły. Niech radość i szczęście bez przerwy w nim gości. Niech da mi w życiu wiele radości. Skropmy drugi raz symbolicznie naszą przestrzeń. Niechaj dobre duchy strzegą jego wejścia, a mali domownicy pilnują obejścia. Niech wszystko, co dobre, cały czas weń spływa, bym w jego przestrzeni była wciąż szczęśliwa. I skropmy raz trzeci symbolicznie przestrzeń wokół nas. Po skończonym rytuale tą wodą możecie skropić wszystkie inne pomieszczenia. Zapalmy świece vlogmasowe.
Ja jestem najcudowniejszą iskierką wszechświata. Jestem jego częścią i pulsuję w jego rytmie. Spotykam się w tym magicznym czasie i w tej magicznej przestrzeni z innymi płomieniami mocy, by wielbić i celebrować ten świąteczny okres. W tym ogromnym kręgu staję w gotowości, by przyjąć w swoje życie światło zwycięstwa. Wpuszczam do mojego życia jego uzdrawiające promienie. Otaczam się tym, co jest dla mnie najlepsze, co powoduje mój wzrost i dodaje mi wszelkich możliwości. Mnożę moją wolę przez waszą wolę, przez wolę kręgu. W tak ogromnym kręgu tyle światła niosącym wzmacniam swoje światło poprzez wszystkich czyniących. Niech zapłoną nasze świece, niech zapłoną nasze światła, niech zapłoną nasze serca, niech oświetlają nam drogę. Wspólną wolą z sił wyższych pomocą przyzywamy miłość, dobro, pokój, zdrowie, dobrobyt i błogosławieństwo w nasze życia. Zmieniamy ciemność w światło. Wspólną wolą braci i sióstr w czystych intencjach tworzymy swoją lepszą rzeczywistość, wspieramy swoje działania. W sile i mocy pomnożonej odcinamy to wszystko, co ciemne. Odcinamy to wszystko, co złe. Usuwamy ograniczenia. W sile i mocy pomnożonej budujemy mosty z promieni światła wschodzącego i wprowadzamy w przyszły rok prosperity na każdym poziomie. Przyszły rok jest lepszy od poprzedniego. Dobre rzeczy wciąż przy nas wzrastają. Czujemy się bezpieczni. Tak się dzieje, a więc tak jest. Dziękuję wam moce ognia, powietrza, wody i ziemi. Odejdźcie do swoich krain, do miejsc, gdzie czas i przestrzeń nie mają znaczenia. Odejdźcie pod postacią ognia, wody, kadzidła i kamienia. Zamykam ten krąg po trzykroć me wołanie wznosząc, o naszą ochronę i spełnienie prosząc. Zamykam ten krąg po trzykroć me wołanie wznosząc, o naszych domów ochronę i o spełnienie prosząc. Zamykam ten krąg po trzykroć me wołanie wznosząc, o naszych bliskich ochronę i o spełnienie proszę. Dziękuję wam, moi kochani. Po trzykroć wam dziękuję na spełnienie naszych życzeń, naszą energię kieruję. Kolejny rytuał już jutro. Także spotykamy się znów o 21:00 i wspólnie magicznie działamy. A na razie życzę wam wszystkiego najlepszego i myślę, że do poranka, dzisiaj wieczór z wróżków nie będzie, do poranka, także kawkę można z wróżką będzie sobie wypić. Buziaczki, do zobaczenia, pa, pa.